Rehabilitacja, dożywianie, pomoc w nauce, warsztaty terapii zajęciowej. To tylko część zadań, które na co dzień realizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 95. urodziny organizacji społecznicy obchodzili w Chorzowskim Centrum Kultury. Jak pracujemy dla dzieci, jak pracujemy dla naszych beneficjentów, zawsze z największym oddaniem, zawsze z największym sercem. Próbujemy zawsze wstrzelić się w tą taką lukę pomiędzy paragrafem a sercem. Tam właśnie jest, myślę, miejsce najlepsze dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Tam zawsze będziemy, zawsze z dzieciakami. W trakcie uroczystości dla zgromadzonych wystąpił zespół Tolerancja. Zaprezentowano również film dokumentalny Pozwól kochać, pozwól marzyć autorstwa Moniki Nawrot i Dominika Górskiego. Na gali przedstawiamy fantastyczny dokument, 50-minutowy dokument stworzony na podstawie właśnie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na podstawie takiego krótkiego wycinka tej działalności, a mianowicie twórczości zespołu Tolerancja, integracyjnego zespołu Tolerancja, który też dzisiaj wystąpi. Podczas wydarzenia Towarzystwo przyznało miastu nagrodę Miejsca Przyjaznego Dzieciom. Wręczono także odznaki Przyjaciel Dziecka i medale imienia doktora Henryka Jordana.